Każdy normalny chłop chciałby mieć w domu katanę, prawda? Szczególnie takie w różowym t-shircie. Ja, jako każdy normalny chłop, również zapragnąłem taką mieć. Lecz wtedy przypomniałem sobie, że jestem fanem nie tylko katan, ale i klocków. I wtedy spojrzałem do mojego portfela i okazało się, że tam mam tylko dychę. Znaczy, w sumie to już nawet jej nie mam, no bo wydałem na katanę. Dycha. Ciężkie wyzwanie. Jak ogarnąć i katanę, i klocki za dychę? Gdyby tylko istniało jakieś rozwiązanie, gdyby tylko istniała jakaś strona, gdzie mogę kupić katanę z klocku. WTF! Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale temu i tak dalej. Temu jeszcze nie było u mnie na tym kanale po powrocie, w sumie jak była przerwa, to był czas, żeby zostać temu. No nieważne, moi drodzy, postanowiłem kupić w końcu jakieś klocki temu. A że ostatnio testujemy wiele naprawdę innych klocków, były klocki iście beznadziejne, jak i takie, w których coś widziałem, ale nie do końca coś tam było, stwierdziłem, że po raz kolejny zaszalejemy. I nie bez powodu dzisiejszy odcinek wpadł tak długo, bowiem klocki, które kupiłem, tak, nie sprawiały mi dużo przyjemności. I tutaj warto wrócić do poprzedniego odcinka, który właśnie był tym, czym katana wywołała, to znaczy do tych klocków wtedy tam przyszedłem, a dziś czas na nią, a więc i, moi drodzy, katana, jaką chciałem, to coś takiego, katana, jaką dostałem, to coś takiego. No, może jest scyzoryk na grzyby, ale zdecydowanie rozmiarów katany to faktycznie nie ma. By przejść do właściwej recenzji, musimy udać się teraz na strych, ale wcześniej mała pokazówka. Koniec pokazu. Sayonara. A tak serio, trochę szkoda, bo gdyby była minimalnie dłuższa, byłoby znacznie lepiej. Ale właśnie, mówię tu o lepiej, a tak naprawdę mega dobrze nie jest, więc chodźcie na górę, pogadajmy o katanie. No i kurde, stało się to dokładnie, czego się obawiałem. Katana ledwo mieści mi się w kadrze, a właściwie nawet nie mieści. Ale dobra, zacznijmy po kolei. Pierwsze, co mogę powiedzieć o tym produkcie, to kurde, nie jest to jednoznaczny produkt i to jest jego trochę problem, bo z jednej strony jest produktem dobrym, z drugiej jednak trochę nie, ale po kolei. Instrukcja. Tak, nie patrzcie na to, że no tak, tu ktoś postawił kubek i to nie byłem ja, a inni współmieszkańcy tego domu. Natomiast instrukcja. Trochę się obawiałem, na ile ona będzie jasna, bo widzicie, no nie jest to tak jak w Lego, ale spokojnie, nie było z tym żadnych problemów. Cóż, budowanie bardziej wyglądało jak budowanie poziomów. Dosłownie. Budowaliśmy sobie jeden poziom, później budowaliśmy poziom drugi, trzeci, czwarty i tak dalej i później dopiero je na końcu złączaliśmy. Oczywiście, w ten sposób może spokojnie działać i funkcjonować w momencie, gdy budujemy coś w miarę płaskiego, by się wydawało, ale spójrzcie, to nie przypomina płaskiej konstrukcji, mimo wszystko z tej instrukcji spokojnie dało się pobudować. Analogicznie później budowaliśmy dół tej katany. Ja się zastanawiam, czy faktycznie przy jakichś większych, nie wiem, typu samolot konstrukcjach, bardziej skomplikowanych, o ile to w ogóle możliwe. O, jaki ciekawy numer, aż szkoda, że ta ósemka to nie oczywiście dwójka! Tak czy siak, czy budowało się to ciężko? Nie, instrukcja jest w miarę czytelna. Dodatkowo chciałbym tutaj takie wymienić zalety, jak spójrzcie, twórcy kombinowali. Tak, mieliśmy do wyboru właściwie tylko dwa typy bricków. Jednym z nich były bricki pojedyncze, innym bricki podwójne, ale faktycznie było to kombinowane. Mianowicie o co mi chodzi, wiecie, szły one na zakładkę, jak cegły. To znaczy, że dwójki nachodziły na siebie i tak dalej, a nie były do... Znaczy w sensie na siebie, no wiecie o co mi chodzi, po prostu, że to się twardo trzymało, można było nawet pojedynczymi częściami majtać i nic się nie rozpadało i tak samo teraz tu widzicie, konstrukcja spokojnie się trzyma, także jest to naprawdę stabilne. Dodatkowo chciałbym wymienić zaletę tych klocków, jaką jest jednak ich jakość. Ja się mocno bałem, że widzicie, tutaj te wszystkie małe ząbki, mówię, no kurczę, to są tak maleńkie elementy, to wszystko gdzieś przy szczepianiu pewnie połowa popęka i mówię, pewnie jest jakaś większa ilość tych klocków i tak była, jest tu pewna część elementów zapasowych, o czym trochę też zaraz powiem. Ale faktycznie żaden z tych elementów mi nie pęknął podczas składania. Są twarde, są solidne i to się nie rozpada w rękach. Dobra rzecz, elegancka. Spokojnie, ja śmiało chyba powiem wam szczerze, kupię sobie jeszcze drugi taki zestaw, zbuduję sobie tą katanę w prawdziwych rozmiarach, w prawdziwych gabarytach i jestem przekonany, że ona wciąż będzie się trzymała. Ale, no właśnie, nie bez powodu ta recenzja przypada tak późno, bowiem budowałem to naprawdę długo. Budowało się naprawdę ciężko. Szczerze, budowałem sobie jedno pięterko pół godziny i mnie już paluchy niestety dosłownie bolały. Z czasem oczywiście budowałem to lepiej, wciskało mi się szybciej, mianowicie już ostatnie piętra budowałem szybciej niż te pierwsze. Trzeba też w pewnym momencie gdzieś to wyczuć. Jednakże, było to nie tylko monotonne, ale po prostu bolą paluchy, bo musimy w te małe ząbki gdzieś tutaj to powciskać. No kurczę, no... Sama zabawka z daleka oczywiście wygląda naprawdę spoko. Na półce, nad telewizorem wygląda to naprawdę okej.
Etap, gdy nie widzimy, że to są w ogóle nie Lego i tak dalej, jest tutaj, no naprawdę jest w porządku. Przy czym muszę wrócić jeszcze w pewnym momencie do instrukcji, bo instrukcja z jednej strony zostawiała tutaj puste pola, z drugiej strony, no właśnie, te puste pole teraz widać. Ja bym tu mógł spokojnie ten rząd i ten wcisnąć, on by im wszedł do środka. Do it. I ja to naprawię, jednakże chciałem wam teraz pokazać, że niestety taka wada tu jest, no właśnie, to mi wchodzi. Ja to oczywiście tak mówię, o, nie wszędzie, bo wszędzie, nigdzie były te łączniki. Ja to naprawię w ten sposób, że oczywiście wykorzystam tutaj te klocki, które były jako zapasowe i spokojnie je tutaj wcisnę. I nic mi się tutaj nie będzie już brzydkiego działo, tak jak dzieje się teraz. Z jednej strony więc mocno się obawiałem, że tu będą, wiecie, takie klocki byle ino, byle tylko napchać michę wydane, byle jak, kupią i tak nie wrócą, ale kurczę, ewidentnie właśnie patrząc na to, że nawet tutaj ten build był, wiecie, dobrze robiony i tak dalej, ktoś ma na to jakiś pomysł, aczkolwiek nie jestem przekonany, czy sam pomysł na tą zabawkę jest po prostu dobry. Bo tak jak mówię, budowanie z jednej strony nie było dla mnie relaksujące, jak w przypadku klocków Lego, nie sprawiało mi jakiejś wielkiej przyjemności, ba, wręcz troszkę męczyło i było ciężkie też dla moich palców. Jednakże gotowy produkt na półce już wygląda naprawdę gites i oczywiście widać, że to nie Lego, ale na litość klockowską, katana za dychę. Podchodziłem do tych klocków, jak wiecie, no jak jesz do, wiecie, no i tak dalej, ale naprawdę ma to jakiś sens i ja w tym widzę. Oczywiście, nie wszystkie konstrukcje, ale odzwierciedlenia prawdziwych przedmiotów można spokojnie z tego robić. Dlaczego jednocześnie jest mi troszkę tych klocków, mówię, szkoda, bo ewidentnie, mówię, ktoś pomysł ma, ma wizję, pewnie będzie nawet chciał w jakiś sposób je rozwijać, ale z drugiej strony nie jestem po prostu na polski zdrowy chłopski rozum pewny, czy pomysł jest git. Z drugiej strony, wiecie, dycha to nie taki hajs, za który moglibyśmy płakać. Testowo proponuję więc kupić i samodzielnie się przekonać, co sądzicie o tej katanie. Jakość tego naprawdę jak za dychę jest fenomenalna. Kurczę, nawet z Lego, gdybyśmy coś takiego długiego wbudowali, no to na pewno majtając by się nam to złamało. Jeszcze raz wracamy do punktu, kurde, no bo z jednej strony produkt jest naprawdę okej, ale z drugiej nie do końca mogę go polecić. Innymi słowy, na pewno wrócę jeszcze pewnie do tych klocków i będę je dalej testował. Mimo wszystko, dzisiaj, kurde, dałbym tą 7. Serio. Nie jest to zabawka, którą się pobawimy. Tak, ta do tego podejście mi kategoriami. Wiecie, nie są to normalne zestawiki i tak dalej, typu pieski. Okej, jest to jakieś wyzwanie dla naszej fantazji, co z tego zbudujemy, ale zdecydowanie są to klocki nie do zabawy, a bardziej do stawiania na półkę, jako właśnie replika czegoś i tak dalej. Ja w repliki dobry nie jestem, co już wiecie, ale mimo wszystko, no kurczę, dałbym im szansę, szczególnie, że są tanie. I o ile wcześniej kupiłem te luźne worki i nie miałem na nie pomysłu, o tyle jak już dostałem instrukcję i tak dalej, to ten pomysł jakby na oczach mi się pojawił i coś sobie mają. Tylko, jeszcze raz powiem, nie do końca wiem, czy jest to dobre. Po prostu. Mimo wszystko, 7 to nie jest mała ocena. Słuchajcie, z mych ust do postawienia na półkę, czy jako prezent dla fana katan, polecam. Mimo wszystko. Czemu nie? Ale nie zbudujecie, wiecie, tego miasta, imperium klockowego i tak dalej. Tak bym powiedział. Na pewno dostanę jeszcze jedną szansę. No, nie był to... Nie była to prosta recenzja, ba, to w sumie w ogóle nie była recenzja, nawet w sumie nie wiem, co to było. Bagno! Dzięki, że byliście, moi drodzy. Wkrótce oczywiście widzimy się w kolejnych odcineczkach. Już pewnie bardziej krejzolsko tutaj będzie. Zobaczymy, może wrócą Pokemony, może, nie wiem, dużo tych podróbek tutaj się przez mój strych przewija. Dzięki, że byliście. Bye!